Na wstępie chciałem podziękować moim zawodnikom za zaangażowanie i walkę od pierwszej do ostatniej minuty. Mecz ułożył się dla nas bardzo dobrze, bo już w pierwszej minucie zdobyliśmy bramkę. I szkoda tylko, że wcześniej nie wykorzystaliśmy jednej z wielu sytuacji, które mieliśmy. Były momenty, gdzie Wigry zepchnęły nas do defensywy i były momenty, kiedy właśnie Wigry przejmowały tą inicjatywę. Ale do końca, tak jak mówię, graliśmy zdeterminowani, graliśmy o 3 punkty, po które przyjechaliśmy tutaj i to udało nam się, strzelając kolejne 2 bramki. Także jeszcze raz dziękuję zawodnikom za zaangażowanie i walkę od początku do końca. Ja oczywiście zacznę od gratulacji trenerze, bo myślę, że zasłużone zwycięstwo. Pokazaliście, że macie dużą jakość w swoim zespole. Zgodzę się z tym, że były momenty, kiedy nasza gra nie wyglądała źle, a nawet wyglądała dobrze, ale były to fragmenty gry niestety do pewnego momentu, jakby nie było tego, co najważniejsze w piłce, czyli sytuacji bramkowych, ostatniego podania, strzałów na bramkę. I sztuką jest właśnie to, że kiedy się ma to dobre momenty, to należy je w jakiś sposób wykorzystać i zamienić na przynajmniej sytuacje takie stuprocentowe. Mieliśmy swoją okazję w drugiej połowie na 1-1. Ja też nie mogę odmówić moim zawodnikom tego, że chcieli grać. Troszkę dzisiaj to wyglądało, w taką metaforę bym zastosował, bokserską, że my troszeczkę taki bokser wagi lżejszej chcieliśmy, coś tam próbowaliśmy, a wyszliśmy przeciwko Tysonowi, który na początku nas zbombardował i później też wychodził z groźnymi ciosami, ale też myślę, że taki dosyć ważny moment, biorę to na siebie i też mówiłem to chłopakom w szatni, że nie personalnie, ale myślę, że troszkę pospieszyłem się ze zmianami, dlatego że te zmiany zrobiłem w momencie, kiedy ta nasza przewaga, może nie przewaga, ale coś zaczęło się dziać, chociaż też były właśnie sytuacje bardzo groźne, o których mówił trener Marzec i już zespół przeciwny mógł je zamienić na bramki, ale coś zaczęło się dziać i te zmiany, oczywiście intencja zmian zawsze jest taka sama, zawsze chce się, żeby one coś zmieniły, coś wprowadziły. I nie mam pretensji do chłopaków, którzy weszli personalnie, tylko chodzi o to, że gdzieś tam się coś w pewnym momencie zacięło. Myślę, że duży wpływ na to miał rzut karny, który był po prostu i gdzieś zawsze takie stykowe bolą, takie karne, ale generalnie był i moim zdaniem, i tutaj też jakby to jest niepodważalne. Szkoda, tydzień temu się cieszyliśmy, w tym tygodniu się smucimy. Ale myślę, że w pewnych momentach ten progres w naszej grze, to, że chcemy grać w piłkę, że nie boimy się grać z takim przeciwnikiem, był widoczny i na tym po prostu opieramy optymizm na następny mecz.